Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Wyobraź sobie, że wyszedłeś na spacer do lasu, a tam spotykasz kogoś, kto gorączkowo ścina drzewo. Co robisz? Pytasz. Nie widzisz? Odpowiada ze zniecierpliwieniem. Ścinam to drzewo. Wyglądasz na wykończonego. Wykrzykujesz. Długo już to robisz? Ponad 5 godzin, odpowiada. Jestem skonany. To ciężka praca. Może zrób małą przerwę i naostrz piłę, proponujesz. Z pewnością poszłoby ci wtedy szybciej. Nie mam czasu na ostrzenie piły, odpowiada mężczyzna stanowczo. Ścinam drzewo. Ta historyjka opowiedziana przez Stephena Covey'a bardzo trafnie opisuje większość współczesnych ludzi. Czy my czasami w swoim życiu nie zachowujemy się jak przypadkiem ten człowiek, który ścina drzewo? A rolnik, budowniczy, latający po budowie z pustą taczką w tej z powrotem zapytany, dlaczego masz pustą taczkę, odpowiada, no taki zapiernicz, że nie ma czasu załadować. Brzmi znajomo? Znasz to uczucie? Jesteś takim drwalem albo budowniczym? Ile razy w życiu robimy coś, co nie ma znaczenia? Ile razy martwimy się o coś, na co tak naprawdę nie mamy wpływu? Ile razy myślimy, aby zrobić coś, ale pęd życia odciąga nas od tego celu? Ile razy lokujemy uczucia w niewłaściwym człowieku? Ile razy pokładamy nadzieję w czymś, co tak naprawdę nie zależy od nas? Ile razy buntujemy się przeciwko tym, którym niby jest lepiej? A ile razy osądzamy, nie znając całej historii? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, stop! To do niczego nie prowadzi. Stajesz się jak chomik biegający w kółko w swoim kołowrotku. To zabiera ci jedynie energię i powoduje, że jeszcze szybciej i jeszcze bardziej kręcisz wokół siebie. To z kolei powoduje, że odczuwasz stres. Stres jest wrogiem twojej efektywności. Zatem pracujesz jeszcze więcej, biegasz jeszcze szybciej i zaczynasz panikować. Panika powoduje, że jeszcze bardziej się stresujesz. Stres w konsekwencji powoduje choroby. Nie będę ci mówić, co dalej. Znasz scenariusz. To błędne koło. Zatem naocz swoją piłę. To analogia do tego, abyś zakonserwował i wzmocnił swój środek, czyli siebie samego. To inwestycja w samego siebie, gdyż to ty właśnie jesteś odpowiedzialny za swoje działania. Aby były one skuteczne, musisz znaleźć czas na regularne ostrzenie swojej piły. Ostrzenie piły to w zasadzie odnawianie twoich 4 podstawowych źródeł energii: fizycznej, duchowej, umysłowej i emocjonalnej. Wymiar energii fizycznej to głównie dbanie o nasze ciało. To właściwe odżywianie, ruch fizyczny, sen, relaks i kontrola stresu. Pomyśl, który z elementów energii fizycznej traktujesz troszkę po macoszemu i przez to ucieka ci życiowa energia? Niech zgadnę. Ruch? A czy wiesz, że systematyczny i choćby niewielki ruch wpływa na twoją samoocenę, na twoje poczucie własnej wartości i na twoją spójność wewnętrzną? Spróbuj. Druga energia to energia duchowa, to twój rdzeń, centrum samego siebie. To zobowiązanie w stosunku do własnego systemu wartości. To bardzo prywatny i intymny obszar. Kieruje cię on ku źródłu, które inspiruje i wnosi na wyższy poziom. Jedni wzmacniają ją poprzez medytację, czytanie Biblii, inni słuchają muzyki, a jeszcze inni obcują z naturą. Czy masz takie źródło? Jeśli nie, tracisz bardzo dużo swojej życiowej energii. Czy wiesz, że energia duchowa odświeża nas i odnawia, wpływając na wszystkie inne dziedziny naszego życia? Energia umysłowa to nieustanna nauka i samorozwój. Czy czytasz książki? Kiedy byłeś ostatnio w teatrze, a na koncercie? Czy zajmujesz się w swoim życiu tym, czego naprawdę chcesz? Czy wykorzystujesz swoje talenty i umiejętności, które ty sam sobie cenisz? Co robisz dla swojego rozwoju osobistego? Jeździsz na szkolenia? Uczysz się czegoś nowego? A może masz jakieś niepozałatwiane sprawy? Coś, co cię obciąża? A może komuś powinieneś coś wybaczyć, z kimś się pogodzić? Jeśli nie dbasz o swoją energię umysłową, zabijasz swoje szare komórki. Masz problem z zapamiętywaniem, poznawaniem, a to znów zabiera ci twoją życiową energię. Pomyśl, co możesz zrobić, żeby to zmienić. Może choćby krzyżówki w toalecie albo książka. Ostatnia energia to energia emocjonalna. Związana jest z wymiarem społecznym naszego życia, czyli w skrócie
z naszymi związkami i relacjami z innymi, ale też z poczuciem wewnętrznego spokoju. Ona jest efektem życia w zgodzie z prawdziwymi zasadami i wartościami. Czy posiadasz takie zasady? A jak wyglądają Twoje relacje? Ile czasu spędzasz ze swoimi najbliższymi? Z rodziną? Przyjaciółmi? A gdy jesteś z dziećmi, to oddajesz się im bez reszty? Czy może wtedy sprawdzasz Facebooka? A może gotujesz obiad? Tu chodzi o jakość Twoich relacji. A wśród jakich osób spędzasz większą część swojego dnia? Czy ci ludzie Cię motywują, wspierają? Czy raczej czujesz, że zabierają Ci energię? I na koniec, czy umiesz wyrażać swoje emocje? A może tłumisz je w sobie, fundując sobie stres? Dziś wyjątkowo na koniec ćwiczenie. Zrób listę konkretnych działań i aktywności ostrzących Twoją piłę w każdym z tych czterech wymiarów. Wykonuj je przez tydzień i oceń swoje rezultaty. Uwierz mi, będziesz zdumiony, jak podniesie się Twoja życiowa energia. A zatem do dzieła, naostrz swoją piłę. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.